Husar Szolom. Wreszcie. Wreszcie mamy coś konkretnego. Tak. Janusz. O. Blisko. Prawie. Taki ekstra Janek. Sonisix Kozak Robbers. Jedna husaria. Jeden bierze, dostaje na swoje skrzydła. Czemu ty jesteś... Janusz, uspokój się. Nie możemy tyle napadać. 7 piechoty. Czyli właściwie, skoro mam... Janusz, którego byś wolał? Kazi Ishii czy Friendenryk? Mogę chyba im zmienić imię na... Zmienić imię na twoje i będziemy... Kazi Ishii, okej. Okay. Let's see. No, that's not... It's because... Tak, Janusz. Janusz agresor. Tak. O, właściwie jesteś samurajem. Zapomniałem, że on był. Dam ci więcej do Polams, bo... No, jeden jest Niemcem, ale... Biorę kogo mogę. Czy nie zmieniło się? O, for fuck's sake, okay. Mogę, niestety nie mogę zmienić. Nie. Sorry. Myślałem, że mogę zmienić imiona, ale nie mogę. Ale będziesz wiedział. Dawaj na Lwów. Gdzie jest Lwów? Gdzie jest Lwów? Czekaj. Noc. Locations. To na Kijów. Nie ma Lwowa. Kijów jest nasz. Już mamy Kijów. Kiew. Smoleńsk jest chyba. To na Donie. Chyba Smoleńsk będzie najbliżej. To kto? Kangelaj. Kangelaj. On pikaczył sobie. Jezu. Możemy się pić z wielkim kanem Krymie. Krymie. Straciliśmy honor, ale obronimy rosyjską wioskę. Okej. Okay. Husaria do przodu. Oni są konkretną armią, więc będą formować swoją linię. Nie musimy się martwić o ich szarże. Napierdaj, okej. Na pochybę skurwysyna. To jest nasza piechota. Okej. Okay. Moi husarze. No mercy. No mercy czy no mercy? O. Okej, okay. Szarża. Nice.
Nie mieli to się, wiem. Tyle wiem. A Kazi Ishi, o, Janusz, tata ci dorwał. Za dużo agresy było. Spróbuję znaleźć tego Kana. Tutaj Janusari. Chyba lepiej. Lepsze miałby co, gdyby nie. FPS mi nie tankowało. Czyli może się uda. O, straciliśmy. O, headshot! Headshot koniowi. Mam nadzieję, że nie jeden z moich. There we go. Kozak rumieński. Uff. Jest to chyba najwięcej tracę z husarzy, bo najwięcej są na polu bitwy. Ale wiesz, jeden znasz za 230 Tatarów i Kozaków. Myślę, że to dobra wymiana. Jeszcze jeden? No, nope, pudło. Jeszcze jeden? O, yep, okej. To nie run. No wiem, ale co zrobisz? Na tyle mamy tych chirurgów wojsku, że w armii, że akurat trzeba dużych zwyczaj mamy. 8 mi zostało, to chyba nasi chłopcy mogą posprzątać. Och, drugi stracony. Przez wojownika talarskiego. To jest jakiś? Myślę, teraz szukałem ten. Zabij go jak się da. Coś jak złapiesz mi tego duka. Właśnie nie wiem, czy tutaj się. Daj piotę. Już za późno, już bitwa się skończyła, co mam dawać? A dwóch skrzydlatych, sorry, dwóch chłopców. Bierz na odpoczynek, raczej im dać panie. Za 265 Kremien. Mówisz z dwóch? Sam odbiłem. 188 z husarii. Charge. Tylko tutaj wątpiłem. No. Zazwyczaj. No, dlatego. Dlatego inwestuję w husarię, bo. Stu na polu bitwy i dużo można zrobić.
No właśnie na ten, właśnie robię. Pracuję nad tą modyfikacją sam jeszcze. Bo znalazłem taki mod na bitwę pod Grunwaldem i chcę dodać więcej. Więcej zbroi krzyżackich. Może trochę polskich. Takich średniowiecznych. Wow, Hackerman. Myślę, że po prostu, że. Wiesz, Polsce. Polską nie gra się tak dobrze, jeśli nie masz dobrych. 25, więc. Tylko trochę więcej. Myślę, że po prostu nie gra się tak dobrze, jeśli nie masz dobrych wrogów do bitwy. I serio. Step horse, cemeteries. Pa. Tak. Zobaczę, czy Polska jest teraz. O. Właściwie to złamaliśmy ten umowę na pokój pomiędzy Polską i Krymią. Bo nie tak dawno skończyli wojnę między sobą. Ja mam husarzy. 96. 101. 98. Tak, 101. 102, 103. 9 litwińskich, 4 ciężkiej litwińskiej piechoty, 1 muszkieter liwoński. Tak. I dokończymy ich. Chuj w tym pokoju. This one's countries. Tak. Wiem, że twoją postać wysłałem, żeby umówić pokój pomiędzy mną i polskim królem, więc. A nie wiem, jakim cudem udało mu się wynegocjować pokój. Jeśli był takim agresorem. A nie wiem, czy mam nawet piechotę, w której mogę. Mam 4 chłopów w piechocie. To nie jest najlepsza ilość. Litwinami mogę. Litwinów mogę wysłać. Po szarży. Tak. Wysłałem Litwinów. Będą trochę. Polskiego muszkietera mieli. Będą trochę na. What's the word? Trochę posprzątają ten na polu bitwy. Po husarzy. Bum. Mistrz pistola. Pistol mistrz. Dwóch jeszcze zostało gdzieś. Tak. Kandraskon. Mamy ja. Oj, pomyliśmy Kandandrei. A, Rosjanów mi nie potrzeba. Dziękuję. '98. Cemetery, Lightlands.
Chyba nikogo nie straciliśmy tym razem. A gdzie ty jesteś? Kazi Ishii. Janusz. Let me see your equipment. Masz szablę. O, nie masz, nie jesteś na tyle. Jesteś na tyle silny, żeby utrzymać szablę. Masz lance. A właściwie to mogę ci... Nie, prawie. A, jak jesteś dobry w kuszach, to tam ci kuszę. Friend Enric, miss your skills. A, pa. Może temu granaty może. Ok. Jedna ciężka litwińska piechota, jeden nowy husarz w skrzydłach i jedna piechota litwińska. Nie widziałem. Ale mam jeszcze tydzień. Więc... 100 kozaków. A, okej, nie udało się. Okej, później znajdę. No to mamy jakąś małą imprezę polską. Wracam do Wilna, bo tam mogę sprzedać więźniów i te łupy, które mam. Poza tym jak na razie to nic nie musimy płacić z tygodnia na tydzień. Więc trochę będę, bo nie mam czasu, żeby nadrobić. No, 10 tysięcy to nawet nie ma co się martwić. 6 tysięcy. Zbroje są bardzo... dość dużo kosztują w tym modzie. Byłoby dobrze, gdybym... No, nie miałem czym zapłacić. Byłoby dobrze, gdybym mógł znaleźć 10 kek. Byłoby dobrze, gdybym mógł znaleźć ten husarską zbroję, żeby się w końcu zbroić. Chociaż ten nie jest aż tak zła. No, po prostu wolałbym mieć husarską. Cztery tysiące. Tak. I już nie ma co się martwić o kasy. Cabbages. Tavern. Pa. Kogo tu mamy? Traveler. Mercenary Gunner. Doktor. Ransom Broker. There we go. I u doktora możemy leczyć armię przez za godzinę. O! Crash. To szybko się załaduje. Taki jest problem z modami, że dość stabilne nie są. Zaraz będzie, zaraz się załaduje. Tak. Może poruszę moją kamerę. To jest za
imię tego moda. 16th Century Mountain Blade. Chyba można go znaleźć albo na mod.db, albo na Steamie, Steam Workshop. Nie pamiętam, którą wersję mam. No, crasha. Niestety. Karambol komputerowy. Moim celem jest, żeby skończyć, edytować wszystkie frakcje. I co jeszcze? Zbalansowałem też zbroję. Na razie tylko na torso, ale chcę skończyć zbalansować wszystkie zbroje, które tam mają i bronie. Bo nie lubiłem, że niektóre zbroje były dużo lepsze od innych, chociaż to nie miało sensu. Na przykład była jakiś brygadin z płytami i to było gorsze niż jakby padded tunic czy coś, co miało nie dało mi na sensu. Plus myślałem, że wszystkie zbroje tutaj w tym momencie kosztowały za dużo. Ja jestem w Chicago, więc mówimy, że to jest największe polskie miasto w Stanach. Ale jak mówiłem, oryginalnie byłem z polskiego. Bo godzina od Opola. Najbliższe miasto koło mojej wsi była Nysa. Się nazywało. Miałem tam właściwie wrócić na wakacje i przyjeść moją dziewczynę, żeby moja rodzina mogła ją poznać, ale no, pandemia się zdarzyła. I zobaczymy, jak to będzie na zimę. Może tam wtedy wrócimy. Teraz przyjedziemy. Okej. Okay. What's this new notification? Not sure. Okay. U mnie jest 10 rano, więc... nie jest aż tak... Właściwie to będę schodził za godzinę gdzieś tak. Żeby zacząć coś robić, no. Więc na razie jestem w piżamie, powolnie. No, matma. Matma tak powie. Kinghiami. Tak. Myślę, like, lubię tak rano nadawać, bo wtedy moi koledzy z Polski mogą wyjść, albo moi koledzy z Anglii. Niektórzy Amerykanie też czasami tutaj wskakują. I pozwala mi to po prostu, wiesz, dać trochę czasu na streamowanie, a potem mogę albo iść do pracy, albo sobie coś porobić innego. Więc już mam czas na życie. Pa. Armor, gauntlets, mail boots. Na razie jestem dostawcą żywności z Ubera. Więc nie jest aż taki to właściwie. Robię chyba za... Udaje mi się wyrabiać chyba 20 dolarów na godzinę. Co jest dla mnie to jest wystarczające, żeby przeżyć. Zwłaszcza, że dostałem kilka stypendium od państwa jako student. Więc mam wystarczająco zaoszczędzone. No to jest dość dobrze. Zwłaszcza na to, że nie mam jeszcze konkretnego dyploma. To jest ze studiów. Więc alternatywnie nie mam dużo opcji na zarobek. Pa. Ale został mi chyba jeszcze rok, może rok i pół.
No to jest dość dobrze. No. Niestety nie mam, nie mam takich opcji. Ale jak mówiłem, skończy mi się ten. Został mi jeszcze chyba rok i pół ze studiów i będę mógł zacząć szukać pracy. A studiuję na psychologię. I już mi się zaczęły ten praktyki na psychoterapię. Chociaż przynajmniej counseling. Więc mam nadzieję, że jak skończę studia, to szybko znajdę pracę, bo ta firma, w której miałem praktyki, jest pod, jakby to powiedzieć, ta pani psycholog tam jest też z Polski, więc głównie tam Polacy pracują. Więc jak wiesz, jak się dowiedziałeś, że jestem Polakiem, to zaraz, no zaraz, proszę bardzo, niech pan wchodzi, mamy pozycję. Tak to po polskiej znajomości wszystko było. Ale no, polubili mnie, mówią, że mam talent do terapii, zwłaszcza grupową. Głównie to robiłem tam, terapię grupową. Więc mam nadzieję, że po studiach zaraz mnie pomogą mi znaleźć jakąś pozycję. Uff! Okej, okay, udało się. Och. To było. Trochę na styk. Jak widziałem tego kozaka z lancą na mnie, to już, wiesz, życie mi zaczęło skakać przed oczami. Okej, okay, udało się. A kogoś straciliśmy jednak. Niestety. Dlatego nie lubię się bić z kozakami, bo zazwyczaj, wiesz, wyglądają na takie, o, bandyci, nie profesjonalna armia, ale zazwyczaj kogoś potrafią ci kilku tam zabrać. Więc jak dla mnie to nie są bardziej, nawet w małych liczbach są bardziej groźni niż takie, wiesz, normalne armie. Friedenrek. Okej, okay, skończyło się. Pa. Lance. Okej. Okay. Także tak. Także mam nadzieję, że niedługo zacznę, wiesz, pracować w psychologii i dostawać więcej doświadczeń. Marki Henryk. Ach. Dostać więcej doświadczeń, wiesz, zacząć zarabiać trochę normalnie. Tak, Lance. Tak. Bo w Uberze jest dość dobrze, ale nie jest to bardzo stabilna praca, bo niektóre dni zależy ten. Dostajesz. Wow. Niektóre dni dostajesz więcej, w niektóre mniej. Wolałbym mieć coś bardziej stabilnego. Hello! Hello, Azrael! How are you? If you don't speak Polish, I'm sorry. I speak like Polish and English, and I had somebody come in from Poland, so we're just like talking in Polish, but yeah, I'm pretty good. Just, you know, it's still like just like 10 a.m. for me, so I'm just doing a bit of streaming and then I'll probably just like go to work and, you know, do stuff. But yeah, I hope you're doing okay with like everything going on right now. Because I mean, like, I'm in the US, so. Oh, nice, Turkey. I did have somebody from Turkey here before. Actually, I really like. So we're playing like 16th century mod for Matt and Blade, and there's a Ottoman Empire here.
There we go, Ottoman Empire. And I actually did like... I'm doing a lot of like modifications to the mod to rework their... troop trees. So I've been doing some like research on like the Ottoman Empire at that time. And I do like their history for a bit. I like how Turkey at that time had like an actual, you know, modern army. There is also China, yeah. Let me see if I can find one of the cities. I think they have big cities on the coast, if I remember geography right. Oh, that's Yuchen tribes. I'm not... Oh, there's China, goddamn. I don't know where I was. Liangpo. Yingtian. Great Ming Empire. I don't want to mess with them too much. Where was I? Something like here. Yeah. Jeśli będę kogoś rekrutować z Chin, to wolę tam dojść. Yeah, there's also like a bunch of cities in America, like I said. There's some kingdoms in Africa. I think there's Incans for sure. I think there's an Aztec. Yeah, there's Aztec Empire. And there's Incans and there's like Northern American tribes. So I was thinking about like going there. Try the playthrough and just like messing around. No, jeśli ten Wikingów. Może. Chociaż Kalmar winien. Właściwie to Kalmar winien tutaj. The Kalmar Union or the Nordic kingdom. Like we were talking about recruiting Vikings. But let's see if we can find them. But the Nordic kingdoms here are more like the modern like Nordic army. So like under what was his name? Augustus something, you know, like the big I think like Swedish king, like did a lot of conquering for the Protestants. So it's like more like his army, but I wanted to, this is one of the edits I wanted to make. I wanted to make them more like still medieval. Can you attack Zamek? fine. Freddy is super, he's super aggressive, so he just wants me to like keep fighting people. So yeah, I'll try to find a castle to attack. Well, there's a big battle between Crimean and Moscow armies. Oh, Aztec and Incan empires made peace. Border incident. The villagers from Ciudad stole some cattle from Malaga. None of this concerns me. Oh, don't say that. Don't say that, Reggie. Not from you. Not from somebody who's Polish. God, the word's bad enough. Harry check. Oh, he's gone. No. Can I besiege this castle? Yeah, I can. I'm going to fight Harry check first. I'm gonna fight Harchak and then I'll try to take on the castle. Nie chcę zacząć oblężać zamek, jeśli w tym nie armią pieprzą. I can see that some of the houses already bombarding them with pistols.
I'm just gonna get closer, let them open up more. Thin out the numbers a bit. With some, God, the fucking gun smoke. Oh, good shot. Charge. a very small charge, but we got a guy. Ooh, there's some Janissaries here. Oh, got him. But yeah, one of the things I liked about like working on this mod is that I had to do like, well, I didn't have to do, but I did like a good amount of research, so I like found out more like what was going on around Europe at that time, which I thought was like pretty interesting. So like, Crimea was actually a vassal of Turkey, of Ottoman Empire. So I gave them some like, you know, like Janissary units, but not as good as Ottoman Empire had. Which I think that's like pretty good. I think it's pretty interesting. As opposed to what the faction was originally in the mod, which was just like small faction of riders. Yeah. Ba-ba-bum. Ach, straciliśmy jednego. Niestety. Press key to leave. Okay. Wieczny odpoczynek. Lecz im dać, panie. 150, get down. 150. Our horses took down 150 of Kansabi. Of the enemies. 4 new hussars, get their wings. 3 new heavy lieutenant infantry. And 1 new hussar. 98. Scimitar, pike. Okay. No, it's okay. Yes, okay. Oblężamy. Others. Dwóch new husarzy, trzech nowych, a ciężkiej piechoty, jeden husarz dostaje skrzydła. Okej, okay, obrażamy. Husaria do przodu. Litwini tutaj, piechota w tyle, bo za dużo nic, za dużo tutaj nie pomagam. Mamy jednego chłopa w piechocie. I tam do przodu. Żeby Litwini mieli lepiej pole ostrzału. Mają tarczę. Mają też muszkieterów swoich, więc z tego co widzę. Więc mam nadzieję, że nikt z nas nie dostanie popysku z muszkietu. Dobrze.
Nie, jeszcze nie, to mam jeszcze setkę. Nie ma co za szybko wchodzić. Och. Fuck sake. Ja już uspokój się. Nie będę panować żołnierzy. Poczekamy jeszcze trochę. Jak działa, to działa. Uch. Oh, I'm dead. Okay. Artillery. Nienawidzę. Nienawidzę, jak mnie tutaj zrobi ten dead cam. Sam się obraca. Cokolwiek zrobić, to przez chwilę będzie się sam obracał. No, 138 na tych 120. Three full packs and closer. Wyślę moich Litwinów najpierw po moją tarczę. Teraz husarzy. Zobaczymy. O, straciliśmy dwóch już. O, czterech. Ale myślę, że Twin sobie dadzą radę. Husarzy też chodzą. Dobrze, dobrze będzie. Jesteśmy, husarze. Ify na przodzie z toporem. Och, drugiego. Przez Janissary. Jak to się napięczają. No. Jak dla nas to też są ciężkie straty. 8. Ale z ich 240. Gdybym cię nie słuchał, to chyba nikt by nie zginął. Gdybym cię kompletnie nie słuchał.
Och. Dziewięciu. Jeden, okej, okay. Jeden ciężki piechoty fińskiej. Czterech husarzy skrzydlatych. Czterej z normalnej piechoty litwińskiej. Pierwszy odpoczynek. Raczej im dać. Okej. Jak dla nas 10 to jest chyba 10 razy więcej niż normalnie. 152 skrzydlatych husarzy. 98 litwińskie piechota. Marki Gid. Kogo tu mamy? Peasant Woman Farmer. Seria. Untamed Hunter. Krabi. Pike. Okay. Ask no rewards. Spali chciałeś? Jezu. Janusz, spokój się. Może mi dać normalny ten. Połowanie. Matchlocks. Flintlock, matchlock. Co to mamy? Cimeter. Staff. Nie, to. Okay. Tylko. Kogo tu mamy? Masz, dam ci małą fajną czapkę. I leather gloves. Umiesz czymkolwiek jeździć? Skills. 10. Riding. 2. Masz szablę w końcu. Ok. Friend and Rake. Let me see skills. 10. Ok. W końcu może utrzymać miecz. Szablę. Karabin? Ok. A tym Hunter? Nie. Jeszcze jeden zamek. Na razie wrócę do swoich ziem i trochę podrakutuję, bo mam miejsce. Poza tym, jak poczekam, to pewnie odebrą zamek i będziemy mogli oblężyć jeszcze raz.